Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Opieramy się na Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, wiersz 20. Nazywam to zaniedbaną częścią wielkiego posłania. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Wszystko, czego Jezus nauczał i co nakazał. I naszą odpowiedzialnością jest nauczać tego. Tych wszystkich, którzy twierdzą, że oddali swoje życie Chrystusowi. Musimy usatysfakcjonować serce naszego Pana, prowadząc ludzi do posłuszeństwa wszystkiemu, co Jezus nakazał. I bardzo niewiele się w tym temacie dzieje w Kościele dzisiaj. I dlatego właśnie, ogólnie rzecz biorąc, chrześcijanie nie wydają dobrego świadectwa. To powód, dla którego mamy tak wiele konfliktów i brak miłości między chrześcijanami. Jest tak niewiele pokory pomiędzy wieloma sługami Boga. Jest tak wiele grzechu i miłości pieniędzy między Bożym ludem, a nawet między sługami Boga. Dlatego, że wszystko, czego Jezus nauczał, nie jest gorliwie przekazywane przez Boże sługi. I dlatego się temu przyglądamy w czasie tego nauczania. I już zauważyliśmy kilka rzeczy, które Jezus nakazał. Poczynając od tych rzeczy, które Jezus powiedział po swoim pomazaniu i chrzcie, zwracając się do diabła w Mateusza 4. Mówiliśmy o wadze słuchania Bożego Słowa nieustannie. Mateusza 4:4. Potrzeba porównywania Pisma z Pismem, abyśmy nie byli oszukani przez diabła, który niewłaściwie cytuje Pismo. I abyśmy nie wystawiali Boga na próbę, chwytając się w niewłaściwy sposób Bożych obietnic. Mateusza 4:7. A następnie, jak wielbić Boga w duchu. Mateusza 4:10. Idąc dalej, czytamy o Janie Chrzcicielu, którego główne poselstwo zostało opisane w Mateusza 3:2. Opamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. On był ostatnim prorokiem dla narodu izraelskiego. Był poprzednikiem Jezusa Chrystusa, który miał otworzyć drogę nowego przymierza, które Bóg zawierał z człowiekiem, przez które wszystkie narody miały możliwość nawiązania relacji z Bogiem, który jest ich Ojcem. A więc poselstwo Jana do narodu izraelskiego było: opamiętajcie się. Opamiętanie oznacza zawrócenie. Najlepszą ilustracją mógłby być wojskowy rozkaz w tył zwrot. Kiedy żołnierz stoi w jakimś kierunku, a sierżant wydaje rozkaz mówiąc w tył zwrot, to ten żołnierz odwraca się w drugą stronę i jego plecy są zwrócone w kierunku, w którym wcześniej był zwrócony twarzą. A teraz patrzy w kierunku, w którym wcześniej były zwrócone jego plecy. I to jest najlepsza definicja opamiętania. Zawrócić. I my musimy dokonać takiego zwrotu w naszym umyśle. W wielu językach słowo opamiętanie nie odzwierciedla tej idei, ale w niektórych językach indyjskich jest to bardzo wyraźne. To słowo oznacza zawrócić w umyśle. I to dokładnie to oznacza. I to właśnie głosił Jan Chrzciciel, zwracając się do narodu izraelskiego. Naród izraelski otrzymał wiele obietnic dotyczących ziemskiego życia. Jednak w całym Starym Testamencie nie otrzymali obietnicy uczestnictwa w boskiej naturze. Nie było obietnicy skarbu w niebie. Nie było obietnicy niebiańskiego życia na ziemi i tym podobne. Wszystko dotyczyło ziemskiego życia. Otrzymali obietnicę materialnego powodzenia, szczególnie w 5 Księdze Mojżeszowej w 28 rozdziale jest to wyraźne. Materialne powodzenie, fizyczne zdrowie, wiele dzieci, ich praca będzie błogosławiona, ich rola będzie błogosławiona, ich bydło będzie błogosławione i tym w tamtym czasie Izraelici się zajmowali. Mieli zawsze mieć powodzenie,
nigdy nie popadać w długi, a ich ziemscy wrogowie mieli być zniszczeni, a oni mieli stać się wielkim narodem. I mieli posiąść ziemię Kanaan, który miał się stać ziemią Izraela. A więc wszystkie ich błogosławieństwa dotyczyły ziemskiego życia. Ich twarze były całkowicie zwrócone na te rzeczy ziemskie. I przychodzi Jan Chrzciciel i mówi: odwróćcie się, przestańcie patrzeć na rzeczy ziemskie i odwróćcie się, ponieważ nadchodzi nowe królestwo. To jest królestwo niebios, w którym te ziemskie potrzeby schodzą na drugi plan. Nawet fizyczne zdrowie schodzi na drugi plan. Materialny dostatek przestaje być ważny, ponieważ Bóg zaopatruje nasze materialne potrzeby. Odwróćcie się, gdyż Bóg chce wam dać duchowe błogosławieństwo, niebiańskie bogactwo. Bóg da wam duchowe dzieci, niekoniecznie fizyczne dzieci. I będziecie obejmowali w posiadanie duchowy kraj, a nie ziemskie posiadłości. A więc Jan wzywa ich do odwrócenia się, gdyż Królestwo Niebios jeszcze nie nadeszło, ale mówi, że jest blisko. Miało nadejść w dniu Pięćdziesiątnicy. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale i 12 wierszu, że Jan został wtrącony do więzienia przez Heroda. A gdy Jezus o tym usłyszał, wrócił do Galilei, opuścił Nazaret, w którym dorastał i spędził 30 lat. Przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem. I od tego momentu zaczął głosić dokładnie to samo poselstwo, które Jan Chrzciciel wcześniej wygłaszał. Upamiętajcie się, Mateusza 4,17, ponieważ Królestwo Niebiańskie przybliżyło się. Jan, można by powiedzieć, przebiegł pierwsze okrążenie maratonu i przekazał pałeczkę Jezusowi. Jezus przejmuje pałeczkę i głosi to samo poselstwo. Opamiętajcie się. Kiedy Pan Jezus Chrystus został zabrany do nieba, Piotr przejmuje tę pałeczkę z ręki Jezusa i głosi to samo poselstwo. Opamiętajcie się. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersz 38. On głosił ludziom zebranym w dniu Pięćdziesiątnicy opamiętanie i przyjęcie daru Ducha Świętego, co oznacza Królestwo Niebios w nas. Teraz ono przyszło. Jan Chrzciciel i Jezus mówili, że ono nadchodzi. Mówili, że jest blisko. Raz Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest między wami, odnosząc się do faktu, że w Jezusie Chrystusie Królestwo już było obecne, ale ono nie było obecne w ludziach wokół Niego. To dopiero miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy tych 120 oczekujących chrztu w Duchu Świętym doświadczyło przyjścia Ducha Świętego i napełnienia Nim, i Królestwo Niebios zamieszkało w nich. I wtedy głosili to Królestwo, Królestwo Niebios, Królestwo Boga, którego istotą nie jest fizyczne uzdrowienie czy materialne powodzenie, co niestety jest głoszone przez wielu chrześcijańskich kaznodziejów dzisiaj. Ale to jest zwiedzenie. Pozwólcie, że powiem to otwarcie. To nie jest Królestwo Boga. Królestwo Boga, jak czytamy w liście do Rzymian w 14 rozdziale, wiersz 17, które Mateusz nazywa Królestwem Niebios, w innych Ewangeliach jest nazywane Królestwem Bożym. Na przykład, gdy Jan Chrzciciel mówi, że Królestwo Niebios jest blisko, w innych Ewangeliach czytamy, że Królestwo Boże jest blisko. Marka 1 rozdział, wiersz 15. Porównajcie Marka 1,15, gdzie słowa Jana Chrzciciela są cytowane: przybliżyło się Królestwo Boże i dlatego opamiętajcie się. I porównajmy to z Mateusza 3, wiersz 2. Opamiętajcie się, ponieważ przybliżyło się Królestwo Niebios. I wtedy bez wątpliwości widzimy, że Królestwo Boga i Królestwo Niebios to jest to samo. Chociaż niektórzy chrześcijanie próbują robić różnicę między nimi, ponieważ nie studiują Bożego Słowa dokładnie. A więc Królestwo Boga to Królestwo Niebios. Czym ono jest? W liście do Rzymian w 14 rozdziale i 17 wierszu czytamy, że Królestwo Boże to nie
pokarm i napój. Ono nie dotyczy rzeczy ziemskich, nie oznacza powodzenia, uzdrowienia, nie dotyczy w ogóle ziemskich błogosławieństw. Królestwo Boże to Królestwo Niebios i w głównej mierze oznacza sprawiedliwość. Sprawiedliwość samego Boga. Najpierw przypisana nam, gdy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a następnie jest nam udzielana przez Ducha Świętego wewnątrz i sprawiedliwość Boża manifestuje się w naszym postępowaniu i, jak czytamy dalej, pokój, głównie wewnętrzny pokój, dana nam przez Ducha Świętego wolność od niepokoju, strachu, napięcia, zniechęcenia, depresji, złych nastrojów i tym podobne. I pokój na zewnątrz, z różnymi ludźmi wokół, gdy odrzucamy walkę z ludźmi, o cokolwiek. I radość, wewnętrzna radość, która zupełnie uwalnia nas od zniechęcenia i depresji. To wszystko w Duchu Świętym. To jest więc Królestwo Boże. To jest wewnętrzne doświadczenie. Bóg wewnątrz nas. Życie Chrystusa, które przychodzi do naszego życia przez Ducha Świętego. To jest Królestwo Boże. To jest Królestwo Niebios. Życie nieba. Tutaj na ziemi. W naszych sercach. I to właśnie Jezus głosił. To jest Jego pierwsze poselstwo, które głosił. Opamiętajcie się. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza, że to było Jego pierwsze kazanie. Opamiętajcie się, ponieważ Królestwo Boga, czy Królestwo Niebios jest blisko. I ono przyszło w Dzień Pięćdziesiątnicy i my powinniśmy je dzisiaj głosić nie jako coś, co jest blisko, ale coś, co przyszło. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. W Ewangelii Marka, gdy Jezus rozmawiał z pewnymi ludźmi, czytamy o tym w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, wiersz 1. Mówi do ludzi stojących wokół Niego, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie wszyscy, ale niektórzy, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. A więc mówi, niektórzy z was, którzy tutaj stoicie, umrzecie przed nadejściem tego dnia, ale są tutaj stojący, którzy nie umrą. Byli tam starzy ludzie i młodzi ludzie i mówi, że niektórzy nie umrą, zanim nie zobaczą Królestwa Bożego przychodzącego w mocy. Oczywiście nie może tutaj chodzić o powtórne przyjście Chrystusa, gdy chwała Boża pokryje ziemię, tak jak morza pokrywają ją dzisiaj. Nie, ten dzień odnosi się do przyszłości. Żaden z tych, którzy słyszeli wtedy Jezusa, nie żyją już dzisiaj, a więc on nie odnosi się do tego, ale wskazuje na coś innego, co miało się wydarzyć jeszcze w trakcie życia niektórych z tych ludzi, którzy tam wokół Niego stali, kiedy mieli zobaczyć Królestwo Boże, którego jeszcze do tej pory nie widzieli. Nikt na ziemi jeszcze nie widział do tej pory. Kiedy to Królestwo Boże, o którym Jezus tutaj mówi, przyszło w mocy? Odpowiedź jest w tym słowie moc. Jezus używa tego słowa moc ponownie, zanim odejdzie do nieba. Powiedział do swoich uczniów w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, wiersz 8. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. I czytamy, że 10 dni później otrzymali tę moc. I to było wypełnienie zapowiedzi z Ewangelii Marka 9:1. Niektórzy ludzie, którzy słuchali Jezusa, umarli przed dniem Pięćdziesiątnicy. Ale niektórzy, którzy tam stali, nadal żyli. Gdy Królestwo Boże przyszło na ziemię w mocy w dniu Pięćdziesiątnicy. A więc gdy porównujemy Pismo z Pismem, odnajdujemy Królestwo Boże, które mamy głosić. I Jezus mówił w odniesieniu szczególnie do czasów ostatecznych w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, gdy uczniowie pytali Go o Jego powtórne przyjście. I jedną z rzeczy, którą wtedy Jezus powiedział w Mateusza 24, wiersz 14, uczniowie pytali, kiedy te rzeczy mają się stać? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku? Mateusza 24, wiersz 3. I Jezus odpowiedział im w wielu słowach i jedną rzecz, którą powiedział, jest w wierszu 14. Ta Ewangelia Królestwa. Czym jest ta Ewangelia Królestwa? Wielu z nas słyszało Ewangelię przebaczenia naszych starych grzechów i chwała Bogu za to. Ale co z tą Ewangelią Królestwa Niebios, Królestwa Boga na ziemi, w ludzkich sercach?
Królestwa niebios, które zstępuje, by mieszkać w ludzkich sercach. To miało być głoszone na całej ziemi. Nie, że cały świat miał to przyjąć. Prawdopodobnie niewielu to przyjmie. Może 1-2%, ale będzie głoszone na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Ja jestem przez to bardzo zachęcony, że zanim Chrystus powróci, będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa. Co to jest? Widzieliśmy w liście do Rzymian 14:17. Ewangelia sprawiedliwości w Duchu Świętym, pokoju w Duchu Świętym, radości w Duchu Świętym. Bardzo niewielu to głosi. Większość głosi tylko odpuszczenie grzechu, co jest bardzo dobrym pierwszym krokiem. To tak jak oczyszczenie kielicha. Kiedy mój mały chłopiec przyjdzie do mnie i powie: tata, czy możesz dać mi szklankę mleka? I poda mi brudną szklankę, co jest obrazem naszych serc, to najpierw muszę umyć tą szklankę. Nie nalałbym mleka do tej brudnej szklanki. Wziąłbym tą szklankę i dokładnie ją umył. I po co to robię? Nie oddam mu przecież pustej szklanki. Napełnię ją mlekiem. I wtedy mu ją dam. I podobnie pierwszą rzeczą, którą Jezus dla nas robi, gdy do Niego przychodzimy, to oczyszcza nasze serca. Tak jak wyczyścić szklankę od środka. I czy On to tak zostawia? Nie. Wypełnia czym? Sprawiedliwością Boga, pokojem Boga i radością Boga przez Ducha Świętego. To jest Ewangelia. I jeśli tylko oferujemy tę prawdę, że Jezus oczyści nasze serca, to tak jakbyśmy oferowali ludziom pustą szklankę. I dlatego tak wielu chrześcijan jest nadal spragnionych. Nie są usatysfakcjonowani, ponieważ chodzą dookoła z tą pustą szklanką, która może jest czysta, ale jest nadal pusta. Jaki pożytek z dania mojemu synowi pustej szklanki, która jest może czysta? Dałeś mi, synu, brudną szklankę, teraz masz czystą. Gdyby coś takiego Bóg nam dawał, to byśmy byli sfrustrowani. Syn powiedziałby: tata, ja chciałem mleko. Czy pragniesz i łakniesz sprawiedliwości? Problem w tym, że wielu chrześcijan nie pragnie i nie łaknie sprawiedliwości i dlatego chodzą dookoła z czystą, pustą szklanką. Czy wiecie, jaka jest różnica między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem? Można to tak zilustrować. Duch Święty przynosi Królestwo Boże na ziemię, ale wyobraźcie sobie szklankę postawioną na stole dnem do góry i polewamy ją wodą na zewnątrz z dzbanka. To obraz wylania Ducha Świętego. Tak to wyglądało w czasach Starego Testamentu. Woda płynęła, Duch Święty zstępował na ludzi, opływał ich i błogosławił prawdopodobnie tysiące, miliony ludzi. Na pustyni było 2 miliony ludzi, których prowadził namaszczony sługa Boży Mojżesz, ale wewnątrz Mojżeszowego serca był nadal brud. On nie mógł poradzić sobie z gniewem. Tak się bardzo raz rozzłościł, że rozbił tablice kamienne, które Bóg napisał własnym palcem. Czy wiecie, jakby to dzisiaj wyglądało? To tak, jakbyśmy porwali na strzępy Biblię. To zrobił Mojżesz. Boże Słowo, które miał w rękach, rozbił je. To tak, jakbyśmy dzisiaj podarli na strzępy Biblię. Wyobraźcie sobie człowieka, który tak się rozzłościł, że porwał na strzępy Biblię. Cokolwiek by cię miało zdenerwować, nie powinieneś drzeć na strzępy Biblii, ale Mojżesz to zrobił, ponieważ wnętrze jego serca było brudne. Ale błogosławieństwo płynęło przez niego do całych tłumów. Podobnie Dawid był namaszczoną osobą, ale wnętrze jego serca było nieczyste. Był w stanie zabić Goliata, ale gdy spojrzał na Batszebę, upadł w grzech. Wewnątrz jego szklanki było cudzołóstwo. I tak było z Samsonem, Gedeonem i wieloma innymi w Starym Testamencie. Duch zstępował na nich. Nawet wielki Jan Chrzciciel. Duch Święty był na nim z łona matki. Ale gdy znalazł się w więzieniu, miał wątpliwości, nawet w odniesieniu do Chrystusa. Czy naprawdę jesteś Mesjaszem? Po tym, jak słyszał głos z nieba, pojawiło się niedowierzanie, ponieważ wnętrze jego serca nie było napełnione wiarą. Ale w dniu Pięćdziesiątnicy Pan obrócił tą szklankę dnem do dołu i wlał Ducha Świętego do wewnątrz szklanki, do serca. I wtedy również to może płynąć i błogosławić ludzi wokół, jak w Starym Testamencie. Dużo bardziej niż w Starym Testamencie. Ale to już się dzieje z wnętrza. I to jest Królestwo Boże.
Boże, które wypływa z nas. To królestwo Jezus zapowiadał, że przyjdzie w dniu Pięćdziesiątnicy. Dlatego Jezus powiedział w czasie ostatniego dnia Wielkiego Święta w Jerozolimie, w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wiersz 38. Tak jak mówi Pismo, kto wierzy we mnie, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I to nie mogło się wydarzyć przed dniem Pięćdziesiątnicy. Dlatego jest napisane w Jana 7:39. A to mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, to znaczy nie był dany w ten sposób, dopóki Jezus nie został uwielbiony. Chrystus musiał umrzeć i powstać z martwych i zanieść swą krew przed oblicze Ojca. Dopiero wtedy ludzkie serca mogły zostać oczyszczone. W Starym Testamencie ludzkie serca nie były oczyszczone. Psalm 32 mówi, że ich grzechy były zakryte, ich grzechy były przebaczone. Psalm 103, wiersz 2 i 3. Ale ich serca nie były oczyszczone. Dzisiaj moje grzechy nie są zakryte, ale oczyszczone. Jeśli twoje grzechy są zakryte, to tak jakbyś położył prześcieradło na grzechach. Możesz podnieść prześcieradło i dalej tam widzisz grzechy. Krew wołów i kozłów nigdy nie mogła oczyścić ludzkich serc. I dlatego Bóg nie mógł umieścić swego ducha w ludzkich sercach. Królestwo Boże nie mogło przyjść do wnętrz ludzi w czasach Starego Testamentu. Ale teraz, kiedy Chrystus przelał swoją krew i wstąpił do Ojca, każdy nasz grzech może być oczyszczony, jeśli wyznamy go Panu. Grzech, który nie zostaje wyznany, nie może być przebaczony. Kiedy ludzie pytają mnie, jaki to jest grzech, którego Bóg nie wybaczy, to odpowiadam, że jest to grzech, którego nie chce wyznać. Jeśli nie chcesz opamiętać się z jakiegoś grzechu i nie chcesz go wyznać, nie będzie ci przebaczony. Ale jeśli będziesz pokutował i wyznasz swój grzech, każdy grzech może być oczyszczony przez krew Chrystusa, bez względu na to, jak wielki by był. A więc Bóg odwraca tą szklankę, oczyszcza nas przez krew Chrystusa i wlewa Ducha Świętego do naszych wnętrz, co najpierw wzmacnia nas, abyśmy pełnili wolę Bożą. Boga, a następnie wypływa z nas w naszych słowach i działaniach, aby prowadzić innych ludzi do pełnienia Bożej woli, tak jak my to czynimy. A więc to wypływa z naszych wnętrz. Jeśli to nie wypływa z naszych wnętrz, to jest to służba Starego Testamentu. I aby doświadczyć tego życia, pierwszym krokiem, tak jak widzimy w słowach Jezusa, we wszystkim, czego Jezus nauczał, jak czytaliśmy w Mateusza 4:17, pierwszym wezwaniem jest opamiętanie, odwrócenie się. Odwróć się od szukania rzeczy ziemskich. Odwróć się od grzechu. My nie musimy pokonać grzechu, zanim przyjmiemy Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, aby pomóc nam przezwyciężyć grzech, a więc nie zmieniamy tutaj kolejności. Nie jestem w stanie najpierw pokonać grzechu, a potem prosić, żeby Bóg dał mi Ducha Świętego. Raczej mówię, Panie, ja potrzebuję Ducha Świętego, by pokonać grzech, ale mogę odwrócić się od grzechu, co oznacza, że moja postawa jest postawą odrzucenia grzechu. Bóg tylko o to prosi. Czy masz postawę, by odrzucić każdą jedną rzecz, która obraża Boga w twoim życiu? To może zająć całe lata, zanim w końcu pokonasz je. To nie ma znaczenia. Upewnij się, że twoja postawa jest postawą opamiętania, odwrócenia się od starej drogi życia. To przez opamiętanie i wiarę w Chrystusa stajemy na linii startowej chrześcijańskiego wyścigu. List do Hebrajczyków 12:1-2 mówi, że chrześcijańskie życie jest jak wyścig i mogę stanąć na starcie tego biegu dopiero, gdy się opamiętam, gdy odwrócę się od grzechu. I tego poselstwa brakuje dzisiaj w chrześcijaństwie. Jak wiele poselstwa słyszymy na temat opamiętania, jak wiele pieśni śpiewamy. Spójrzcie na swoje śpiewniki i zobaczcie, ile w tych pieśniach jest mowy o opamiętaniu. Bardzo niewiele. Wiele pieśni mówi na temat wiary. Wiesz, jest
taka znana pieśń, która mówi: niech Bogu będzie chwała, uczynił wielkie rzeczy. I jeden wiersz z tej pieśni mówi: najgorszy grzesznik, który prawdziwie wierzy, w tej chwili otrzymuje przebaczenie od Jezusa. Ja się z tym nie zgadzam. Wyobraźmy sobie człowieka, który przychodzi na spotkanie, totalnie zepsuty grzesznik, który nic nie wie na temat Ewangelii i przychodzi i słucha tej pieśni. Najgorszy grzesznik. I mówi: tak, ja jestem najgorszym grzesznikiem. Zgadza się z tym. I słyszy: najgorszy grzesznik, który wierzy. Od razu otrzymuje przebaczenie od Jezusa. Więc mówi: o, to wszystko, co muszę zrobić. Tylko uwierzyć w Jezusa. O, ja wierzę. Tak, On był Synem Boga, umarł za moje grzechy. Czy otrzymuje przebaczenie? Nie. Jeśli nie ma opamiętania, nie otrzymuje. Tak, każdy najgorszy grzesznik, który się opamięta i wierzy. A wielu ludzi powie: to właśnie jest znaczenie tego prawdziwego uwierzenia. Ale to jest teologiczne wyjaśnienie, którego bezbożny, nienawrócony grzesznik nie rozumie. Trzeba mu powiedzieć, że musi się opamiętać. I to apostoł Piotr mówi wyraźnie w dniu Pięćdziesiątnicy. Opamiętajcie się. I tak samo Paweł mówi, że wszędzie to głosi. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, wiersz 21, mówi, że głosi dwie rzeczy: opamiętanie i wiarę w naszego Pana Jezusa. Opamiętanie w kierunku Boga, nie w kierunku powodzenia i uzdrowienia. Nie, on się nie odwraca od choroby do zdrowia, nie odwraca się od biedy do bogactwa. Nie, to jest fałszywa Ewangelia, która jest dzisiaj głoszona. On mówi tutaj o opamiętaniu w kierunku Boga, od wszystkiego, co było wcześniej przeciwne Bogu w moim życiu. I mówi o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tą samą rzecz Paweł mówi, gdy pisze do Tesaloniczan. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu mówi: jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Nawróciliście się od bożków. Czym jest bożek? To jest wszystko, co jest przeciwne Bogu w naszych sercach. To może być zdrowie, to może być bogactwo, to może być praca, to może być dom, to może być samochód, to może być żona czy dzieci. To może być cokolwiek, co zajmuje miejsce Boga w twoim sercu. To tak jak Izaja, który zajął miejsce Boga w sercu Abrahama i Bóg kazał mu się pozbyć tego bałwochwalstwa. Nawróćcie się od bożków do Boga. To jest opamiętanie. Nawrócenie się do Boga w taki sposób, że On jest najwyższy, pierwszy, najwyższy w sercu. O to chodzi w szukaniu Królestwa Bożego wpierw i Jego sprawiedliwości. A te wszystkie nasze ziemskie potrzeby, Jezus obiecuje w Mateusza 6,34, zostaną nam przydane. Możesz być pewny, że nie będzie ci brakowało zaspokojenia ziemskich potrzeb. Może nigdy nie zostaniesz milionerem i dzięki Bogu za to, ale twoje ziemskie potrzeby będą zaspokojone, jeśli najpierw będziesz szukał Królestwa Bożego. To jest sposób, w jaki powinien żyć każdy chrześcijanin. To jest dzisiaj bardzo smutne, że chrześcijanie myślą, że ziemski dostatek i zdrowie fizyczne są znakiem Bożego błogosławieństwa. I to nie może być prawdą, ponieważ jest wielu niewierzących ludzi, którzy mają dużo większe ziemskie powodzenie materialne i są zdrowsi niż duchowi chrześcijanie. To jest dowód, że to nie jest Ewangelia, ale nie mają wolności od grzechu, jakie ma prawdziwy uczeń. A więc opamiętajcie się, to poselstwo, które Jezus głosił najpierw i my powinniśmy je nadal głosić. Nauczajcie ich wszystkiego, czego ja nauczałem. Czego on nauczał? Odwróć się od grzechu, nawróć się do Boga i otwórz serce dla Królestwa Niebios, aby twój umysł był teraz skierowany na te rzeczy w górze, na rzeczy Boże, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, gdy skłaniamy nasze głowy przed Tobą, prosimy, by rzeczywistość tych słów, które właśnie słyszeliśmy, była naszym osobistym udziałem w nadchodzących dniach, aby to nie była tylko wiedza w naszych umysłach, ale by zapadła w nasze serca, aby tam było Królestwo Boże. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen.